Jesteśmy na gali Akademia Dobrego Stylu. Co sądzisz? Czy ta gala właśnie pokazuje osoby o najlepszym stylu, najbardziej modne, czy coś innego? Ta gala pokazuje przede wszystkim to, że styl jest w nas, w środku i to nie polega na tym, że założymy droższy garnitur albo coś lepszego na siebie, tylko to, co mamy w sobie, to, co mamy w sercu i to, jakimi ludźmi jesteśmy dla innych. I to jest, myślę, że najważniejsze w tej gali. Dobrzy ludzie po prostu. Która to już jest gala na Twoim koncie, jeżeli chodzi o galę Akademia Dobrego Stylu? Przyznam, że chyba jestem trzeci raz. W tym roku zostałam zaproszona jako gość specjalny, gdyż występuję w dwóch pokazach. Jestem też z moimi córeczkami, które też będą miały przyjemność na wybiegu się przejść. I mam nadzieję, że dzięki temu przeżyję jeszcze więcej, jeszcze bliżej będę z panią Laurą Łącz. Jeżeli chodzi o kreację, jakiego projektanta założysz właśnie tę kreację dzisiaj? Nie chcę tego zdradzać, bo jesteśmy tuż przed pokazem, ale jak zwykle będą to polscy projektanci, bo ja jestem bardzo wierna polskim projektantom, modzie autorskiej, ja to zawsze powtarzam. Nie zakładam innych stroi i chcę wspierać jak najbardziej polskich krawców. Czyli jesteś kobietą wszechstronną i dziennikarką, po części aktorką, tak można powiedzieć, a tutaj będziesz dzisiaj modelką. Tak, kochani, ja chcę powiedzieć, że w środę jest premiera serialu dla OLX-a, w którym gram jedną z głównych ról. Czyli oglądajcie. Czyli tak naprawdę jesteś wszechstronna. Szukam tego swojego miejsca i myślę, że trzeba wszystkiego powoli spróbować, żeby wiedzieć, w którym miejscu człowiek się chciałby znajdować i w czym jest najlepszy.